Proszę pana, to jest tak. No. Tu jest zlew i ono leci gdzieś do tego miejsca. Tak mniej więcej wiem, ale dokładnie panu nie powiem. I druga rurka leci z wanny. I to nie spływa. I też się tutaj łączą na trójniku i lecą 50 dalej. No. Lecą. Nie wiem tutaj no dokładnie było. Tego. I tutaj jest pion. I tu jest rura kanalizacyjna prosto na ulicę. Dobra. Czyli ono gdzieś jest tutaj łączone. Ale powiem panu tak. No. Duże prawdopodobieństwo może być, że mamy na tym trójniku problem. A jeszcze panu coś powiem, bo jak tutaj z lewie tam to pompowałem tym, nie? To wannie. To zapiernicza do wanny. To nic, ale tak. Ale troszeczkę przepchałem, wie pan. No niby dzień czasu było znowu, a to ze 3 miesiące jest kuchenny ten, to może... I co panu powiem, bo... Ale pani jak odkręcimy, to woda nie spływa. Stoi, tak? Z tego, spłynie za jakiś czas. Tak. Ale stoi, za jakiś czas dopiero. Tak. Dobra, to tak. Ja tu się wniosę ze sprężyną, nalejemy trochę do wanny wodę i jak będę kręcił, to będzie wiadomo, kiedy schodzi. I jak zacznie schodzić, to pan mi powie. Dobrze, to w tym momencie, w tym miejscu popracujemy więcej sprężyną przód tył, żeby to rozbić. Bo ja to wie pan, jeszcze ja już to 18 lat mieszkam, to się dopiero tak zrobiło ze 3 miesiące temu, no to jakoś mi się tam udało to sprężyno. Ale cienko sprężynko, tak. Bo to dziesiątka. Ale co, no kiedyś to tam troszkę wsypał, gdzieś tam się zatkało. Później dopiero ktoś mi tam powiedział, bo się zrobi tak jak pumeks za jakimś czasie. Pumeks pumeksem. Raz, że pan zasypie w granulkach, proponuje pan sobie syfony. No to tutaj niby drożne tylko. Tak, ale jak kretem, prawda? No. To nie ma problemu, bo sobie zdemontuje, wrzątkiem sobie tam spuści. Ale gorzej jak tam w rurze. No rura jest zimna, woda jest w rurze zimna. I wie pan, potrafi zbrylić się kret. A powiem panu inaczej, sprężyna siedziała 12 metrów. No niby luźno, kręcić nie mogłem, bo to się nie da kręcić. No. No niby tam troszeczkę tego, ale wziąłem szlał, włożył. No. I trochę nalałem z boku wody, tam ze 2 butelki, takie ze 3 litry. No. No i zacząłem leciutko sprężarko tego. No to mi w pewnym momencie wypierniczyło, ale i wyleciał taki pierścień właśnie z tego. Biały taki. Biały to właśnie. Jest łuk tłuszcz. No. Właśnie i to jest to. No. Dobra. Nie ta strona. Nie, taka to jest potrzebna rzecz, taka właśnie dodatkowa kuchnia. Poplątało mi się, ale to nic. Dobra. Każdy ma po 2,30. Tu sobie rozepniemy. I tu 50 leci aż do pionu, tak? Tak, aż do pionu. Dobra. Tak sobie myślę, że może od razu widełki bym dał, jakby przeszły. O, one tną. A jak te nie przejdą, to inne. O tak, w ten sposób, kurde. Ja wiem. A to wie pan co, to ma obroty? Nie, to jest całkiem inne udrażnianie. To już może być... Niech pan tam zerknie na wannę, dobrze? Następna. No.
powiem panu, jak to ci człowiek też kiedyś, to może i uszczędza, może coś tak źle doradzili. Trzeba było tutaj 50, tutaj zapierniczyć 70 albo 100 od razu. Można by było, wie pan dlaczego? Bo jeżeli by była sama kuchnia do pionu, to nie, 50, bo no, można wejść cienko sprężynko tylko, prawda? Ale z drugiej strony, jak pan ma wannę, dobrze pan mówi. Tak, to bo by się poszło tu 50, a tam wanna już by pukała to 80 i ta 80 by nie zarastała. No właśnie. Bo od samej kuchni do pionu większą to nie. Ten moment, jak zacznie spływać, to wtedy w tym miejscu zaczniemy sprężyną, żeby bardziej oczyścić. Końcówkę jednak. Końcówkę muszę zmienić. No bo to są widełki, a wie pan, zacznie mi się tam gdzieś oplątywać. Właśnie. Ale zmienimy na wiertełko najpierw. Jeszcze stanie później. No, kłopot by był. A tu nic. Powolutku sobie zmienimy. Bo tutaj w rurze mam wodę. To jeszcze nie poszło. Sprężyną tak wpychałem, to tak, no ja wiem, co jakiś czas miałem taki opór, no później przeszło ładnie, elegancko, czyli tak jak gdyby... Może to takie pierścienie. Mogły być zakręty, wie pan? Nie, pierścienie raczej nie. Bo to ładnie idzie, to doszedłem właśnie do jakiegoś oporu. Tu jest na pewno już...
będę wchodził. Znaczy, tam jest 70-80 cm. Tak. I później idzie na. I to chyba jest to teraz. Ja zwykło sprężyłem do tego, kiedy rozruszałem stopę. No, mi to przeszło. To się tylko przesądza, bo mi tutaj jeszcze nic nie zeszło. Mi tu zeszło. A jak u pana? Dobra, bo mi zeszło momentalnie. Prawdopodobnie. Pan dolewa wody. Niech to płucze nam. No dosyć daleko. Dosyć daleko, nie? Dobra, niech leci to, co się oderwie, to wie pan, przypłucze nam.
znowu teraz wolniej spływa. Dobra. No być może wie pan co, cofam sprężynę do tyłu. I ta woda. Wolniej? Teraz sam się zobaczę. Można powiedzieć, że teraz stoi znowu. Dobra. Coś się zerwało. Zmienię sobie końcówkę. Tu! Dwa, trzy, 4,60 w tym momencie mamy. Bliżej 8 metra. Nie no, mam białe kawałki, czyli tłuszcz. Czyli tam, no to pan wie jak. No ale tym się przebiłem. A teraz weźmy to. Ona jest szersza, będzie latać po całej sprężynie. To jest po całej rurze. Nie, właśnie w wodzie jest. Woda jest jeszcze? No, no. Coś mi się zjechało. Dobra. Tak, tak, pan naleje. To zawsze będzie wiadomo, gdzie... Dobra, jest to miejsce, chyba to jest to miejsce. Niech pan obserwuje tam. Tak? Tak. Słychać ją tam? Tak. Dobra.
wyskoczyła, czy jeszcze nie. Dobra. To jeszcze to wyjmę. Dobra, ja będę wkręcał, a pan tam nasłuchuje, czy tam sprężyna nasza nie wylądowała. Nie będę wpychał, tylko będę wkręcał. Dobra, dolewa pan wody, czyli dobrze nam poszła teraz.
schodzi. No teraz zaczynamy. No i pan zakręci. No słychać coś tam tego, ale... Teraz coś. No. To 8 metrów, powie panu, już jest. Proszę. 8 metrów już jest. Czyli gdzieś miał pan rację, że przypiony. To jest to miejsce, wie pan? Gdzie jest właśnie problem? A niech... Wie pan co? Tak? Niech pan posłucha przy pionie. Czy tam będzie słychać nas? To jest chyba to miejsce. Dobra, ja już wkręcam. Lepiej, a no. raz gorzej. Ale w którym miejscu panu pokażę? To znaczy, no, jak no. To ile metrów pan ma? Bo wie pan, ja do przodu i do tyłu brałem, dlatego że chciałem to obczyścić. A pan sobie odkręcił. A ja sobie rewizję odkręcę i ucho tego to tak bardzo słyszę, bo to z 80-90 cm. No tak, koło metr. Nie, to pan zakręci. Od czasu do czasu, wie pan, no. Nie, już w wannie jest wir, powiem panu. Ono też powietrze zaciąga, bo on ma daleko. No to teraz no, tak. Pięknie, ale ma to właśnie daleko i nie ma... Jakieś tam odpowietrze nie jest tutaj, prawda? Mhm. O, i znowu zaciągnął powietrza. O. Dajmy wody. O, teraz wir zrobił miejsce, że powietrze sobie tędy zaciąga.
Też widzę, dolewamy wody. Wodę i cały czas jest w tym poziomie. Nie idzie nam do góry. Czyli na bieżąco schodzi. Tak, no bo tutaj pewnie mamy 40, zanim do 50 nam wejdzie z tego syfonu. To widać, to jest, nie, to jest chyba 50. A, 50 od razu ktoś zrobił, ale tam krótki syfon jest. Tylko, że ten właśnie ten płaski, taki malutki syfon. I on powietrze zaciąga i wie pan co, i dlatego nie ma show. Ale najważniejsze, że nie idzie do góry. A że wcześniej ładnie schodziło, później przy samym końcu było tak słabiej, bo bomby powietrzne się zrobił. Dobra, niech sobie to leci. A ja tutaj jeszcze. Bo to jest to miejsce, wie pan? Ja jeszcze pójdę poszukać do tej rury. Dobra. Czyli już tam bliżej rury mamy gdzieś. Wyciągając. A co? Bo słychać takie jakby dotknięte, czyli to już mogło dojść do tej dużej róży. Czyli jesteśmy na dużej róże. Dobra. I nas centralnie na trójniku. Bo słychać no. Tam, że tam się sol. Już, ale dobra. Taki... No to panu powiem. No. Jakby było tam może w tej cienkiej róży, to by nie było takiego łuku słychać. Tak, to na pewno. Czyli tam na trójniku panu się przypchało. Ten wyciągnę i będziemy liczyć. Ono tam częściowo mogło się tu przypchać, ale dobra. Słucham? Teraz stoi, ono tam gdzieś powolutku stoi. Naprawdę? Teraz? Schodzi teraz? Nie. Dobra. Teraz, dobra. Bo przeszedłem ten moment. Dobra, czyli wkręcam sprężynę jeszcze.
do... Super! Coś jeszcze tam się działo. Wie pan, to jest tłuszcz, coś się mogło oderwać. A tłuszcz na pewno, bo białe kawałeczki miałem na wiertełku. I wyciągnął wiertełko, ono poleciało do przodu. No, coś się oderwało po drodze. Czyli akurat mam tę zapinkę. No i wir, bardzo ładny wir jest, wie pan? Sześć dziewięćdziesiąt, bo miałem zapinkę tutaj, jak pan mówi, że zaczęło bardzo ładnie spływać, to zapinka było tutaj, czyli trzy kawałki po 2,30, 6,90, no i pan spojrzy. Mamy tutaj odrobinki, o, tłuszczu. A no właśnie, no. Tutaj na końcówce już się nic nie nawinęło. No a to jeszcze spłukane, bo tam na pewno było. Tak, no bo wie pan, właśnie no. O to chodzi, dobrze, że ma pan wannę i mamy możliwość spłukania. Bo inaczej to wie pan, papka byś... Znaczy papkę byśmy robili, trzeba by było tutaj czymś wodę dolewać, znowu kręcić, właśnie, papkę robić. A to jest ten luksus. Chociaż bez potrzeby pan... demontował całą szafkę, bo to wystarczyło tylko syfon. A to ile tam wie pan, to moment, ale i panu wygodniej jest, kurde. Nie, ja bym sobie poradził.